Cio teraz. Olbratowski. Olbratowski przyszedł. Tak jak na paluszkach przyszedł. Olbratowski też nie przegrał z Albanią, więc jakby jest kogo posłuchać. Ale oglądał to. Dobrze. 100 konkretów, 8 filarów, naprzód i do przodu. Partie polityczne prześcigają się z przedstawieniem nam wizji kraju, jaki będziemy mieli, jak oni wygrają. No góry pieniędzy będziemy mieli takie, że obok powstaną domy wczasowe. Ale to, o czym mówią politycy, to tylko takie mizianie rzeczywistości. Prawdziwe problemy czają się i wyskakują jakby nie wprost zza krzaka. I nawet nie chodzi o mecz. Oto tytuł artykułu z internetu. Dlaczego nie powinno się kroić ziemniaków nożem? No to czym kroić? Śmietaną, śpioszkami, nogą od stołu? To są te prawdziwe dylematy. Problemy, które wołają o wyjaśnienie i zadośćuczynienie. Wiedzieliście, że zadośćuczynienie pisze się razem? To jest niesamowite, to jest długi wyraz, taki bardzo ambitny. No nic, ziemniaki. Chodzi o gotowane ziemniory, jak doczytałem. Ekspertka od Savior Wiewióry naucza, że kartofle to samo to ziemniaki, nie? Nie kroimy nożem, tylko rozdrabniamy je widelcem i następnie tym widelcem zjadamy. Krojenie nożem kartofla, pisze pani, to afront wobec gospodyni, bo oznaczałoby to, że uważamy, że te kartofle zostały niedostatecznie ugotowane. I słuchajcie, analogicznie postępujemy ze schaboszczakiem. Jeśli kroimy kotleta nożem, to obrażamy gospodynię, bo to świadczy o tym, że uważamy, że kotlet jest niedosmażony. Kotleta ugniatamy ręką i tąże ręką nakładamy do ust. Kompotu nie pijemy ustami, gdyż to jest afront wobec gospodyni, gdyż sugerujemy, że zajmując kompotem usta, nie chcemy z nią rozmawiać. Kompot wlewamy do uszu lub oczu. Tak. I takie problemy rozwiązujmy, a nie babrzmy się w politycznych obietnicach, z których i tak nic nie wyniknie, nic nie zostanie.